postanowiłem przyjść do więzienia ogrów i nie spodziewałem się, że już wystawią tutaj swoją ochronę. Jest już pierwszy ochroniarz, którego widzę. Tam gdzie widziałem po boku kolejnego ochroniarza, więc wychodzi na to, że oni zabezpieczyli całe więzienie, w którym była prawdopodobnie uwięziona Milki, żebym nie mógł tam wejść i sprawdzić, co tam jeszcze się ukrywa. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, a w dzisiejszym odcinku może być naprawdę ciekawie. Pewnie spytacie, po co przyszedłem tutaj do tego więzienia. Chciałem tak naprawdę poszukać informacji, które mi pozwolą jakby dowiedzieć się, co tak naprawdę ukrywa Milki i czego tak naprawdę ogry, ten szaman i Shrek chcą tak naprawdę od Milki, jaką informację ona ma, która jest jakby potrzebna im. I jakby chciałem zobaczyć, co tutaj możemy dostać, ale jak widzę, tam jest kolejny ochroniarz, czyli już widzę, że jest co najmniej trzech, a to jest dopiero z jednej strony, jeszcze nie wiadomo, ile jest w środku, ile jest po drugiej stronie, więc na pewno tam się nie dostaniemy, więc odrzucam to, nie idę tutaj w ogóle, tutaj się niczego nie dowiemy, ale możemy spróbować podejść do tej świątyni Slendermana, która mam nadzieję, że jeszcze nie jest zabezpieczona przez te ogry, i zobaczymy, czy tam cokolwiek jest. Oni nie odkryli w sumie tamtego miejsca, w którym Milki zrobiła sobie jakby taką swoją posiadłość, znaczy tak podejrzewam, że to jest ona, no bo kto inny, ale wiecie, to co znaleźliśmy w sumie w poprzednim odcinku, chyba to było, już się gubię naprawdę, co było w którym odcinku, bo to już jest za dużo tego wszystkiego, tylko wiecie co, ja za bardzo nie pamiętam, w którą stronę był ten, ta świątynia. O nie, to niedobrze, bo nie za bardzo kojarzę, w którą stronę mam iść, więc taki to w sumie na oślep. Mniej więcej wiem, że jakoś w tą stronę, ale za bardzo no, nie mam pewności, nie? Więc możemy się zaraz zgubić nieźle, a tego bym... O nie, chyba jest, dobra, mamy to. Dobra, no całe szczęście udało mi się trafić. W każdym razie nie zabezpieczyli jeszcze tego, mam przynajmniej taką nadzieję, zobaczmy do środka. Dobra, nie, jest czysto, na spokojnie. Więc słuchajcie, ja idę tam szybko zobaczyć, co tam się... O kurczę, jak tu się wolno wypływa, co jest? Dlaczego nie mogę wypłynąć szybciej? Ała! Co jest grane? Dlaczego mnie tak ściąga ta woda na dół? Dlaczego tak jest? Dobra, nieważne, przejdźmy tutaj. Wejdźmy tutaj na górę, ponieważ czuję, że możemy tutaj znaleźć tak naprawdę coś, co mogłoby nam pomóc w tym wszystkim. Przynajmniej mam taką nadzieję, ale tak naprawdę no, nie znaleźli tego te szreki, więc te ogry, więc póki co możemy tutaj czuć się bezpiecznie. Pytanie teraz, gdzie jest Milki, skoro tutaj jakby no jej zdecydowanie nie ma i za bardzo nie wiem, gdzie mam jej szukać. Ale tu się totalnie nic nie zmieniło od poprzedniego razu, nie wiem, muszę to posprawdzać, jeszcze szafki na przykład sprawdzę, czy może coś w szafkach jest poukrywane. Tu nie, w szafkach nic nie ma. Dobra, czy pod prysznicem, tu w wannie coś? Chyba niespecjalnie, więc tutaj chyba się niczego specjalnie nie dowiemy i za bardzo nie wiem, co mam robić. Jeszcze te szafki sprawdzę. Tu nie ma, a do tych szafek w ogóle się nie da zajrzeć. Okej, dobra, czyli tutaj w tym na pewno nic się nie kryje. W garze tylko marchewka, więc też nic to nam by się przydało. W każdym razie, wiecie co, myślałem nad tym, gdzie mogę szukać informacji dotyczących tego, co tak naprawdę ogry chcą od Milki, i doszedłem do wniosku, że w sumie najlepszym miejscem na to, żeby to sprawdzić, będzie właśnie no wioska ogrów, to pod drzewem będzie trzeba szukać. Więc słuchajcie, no ja nie wiem, ja po prostu nie chciałem tego robić, liczyłem na to, że znajdę tutaj tak naprawdę odpowiedź na moje pytania, ale wychodzi na to, że jednak muszę iść tam. Dobra, jestem pod tym drzewem i zbliżamy się do wejścia. Ja wchodzę do środka. Musimy to ogarnąć, o co tutaj chodzi. Ja tylko chyba mam tutaj, no właśnie, tak też myślałem, że właśnie mam ze ustawienia i mam, jakoś mi tak klatkuje to ciągle, jakoś mi się to niespecjalnie podoba, że się tak dzieje. No ale dobra, musimy wejść na dół, bo czuję, że możemy tutaj znaleźć cokolwiek, co pomoże nam w tej całej sytuacji. Mam nadzieję, że dowiemy się czegoś, tak naprawdę, co ukrywają przed nami ogry, co ukrywa Milki przed ogrami i o czym Milki wie, a o czym my nie wiemy, wiecie, no, wszystkie informacje ogólnie. Ja szczerze mówiąc zastanawiam się, co to może być i niespecjalnie nawet wiem, szczerze mówiąc, bo nie mam za bardzo pomysłu, co by to mogło być, to coś, co ona ukrywa. Jaką informację może mieć Milki, która by się przydała tym ogrom, a ja o tym nie wiem na przykład, nie wiem, jaka to musi być tajemnica. Dobra, tutaj wchodzę, tutaj nic się nie stało, nie wiem, dlaczego to jest otwarte, ale nic z tym nie robię, skoro to jest. O kurcze, jakieś zombiaki, coś, niedobrze jest. Czekajcie, ja się pozbędę tego, żeby mnie to tutaj nie zaatakowało. O kurde, wiedźma mi spowolnienie dała. Dobra, szybko z tobą, dobra, mamy to, jakiś duch jej wypadł. Ja niestety nie mam mleka, tutaj też nigdzie, o, tu też kolejny jakiś duch. Dobra, zbieramy to wszystko, ale ja mam spowolnienie na ile? Na minutę jeszcze 16, ale dobra, to nam powinno wystarczyć i tak. Dobra, nic tu podejrzanego nie widzę, kurcze, w sumie i nie za bardzo... O kurde. Dobra. O, tu też! O nie. Ej, co to? Są ochroniarze, teraz zabezpieczyli też tutaj miejsce. Ej, dobra, Shreki, czemu ja mówię Shreki? To są ogry. Ogry zabezpieczyły tutaj wioskę i pilnują jakiegoś wejścia tam. Pytanie, do czego to jest? O kurczę, tego tam nie było. Co tam jest?
Musimy się tam dostać dzisiaj, czekajcie, przejdźmy tutaj powoli. Dobra, przejdźmy tutaj tym bokiem, ja mogę sobie tutaj na F5 zerkać też na nich i patrzeć, co tutaj się dzieje z tym wszystkim. Dobra, jest tam ochrona, ja tutaj sobie tak szybko czmychnę, dobra. Ta ochrona mnie nie widzi, możemy być spokojni o tutaj nasze, że tak to ujmę, że o, tutaj trzeba szybko przebiec, tu trzeba szybko przebiec. O kurczę, wpadłem w jakąś dziurę, dobra, nie. O nie, jeszcze zombiaki tu idą do mnie, zostaw mnie. Dobra, szybko. Po cichaczu. Co to jest? Komnata Fiony. Nie. Czekajcie. Dobra, musimy się tam dostać. Czy tam jest Fiona? Dobra, tutaj nie mogę przejść, bo tam jest ta ochrona. Okej, komnata Fiony, czy to ma jakiś związek właśnie z tym, co ukrywa Milki? O kurczę, dobra, czekajcie, cofnę się tam do początku. Przemyślmy to, bo nie wiem za bardzo, co się wydarzyło w tym momencie. Wiem, że tam jest komnata Fiony, która jest jakby pilnowana, więc musimy ostrożnie tam podejść. Ja myślę, że tutaj jakoś bokiem, tylko nie wiem za bardzo, jak tam wejść, jakoś się tam wspiąć, czy co? Dobra, czekajcie, przejdźmy tutaj, musimy tam wejść. O kurczę, ta ochrona tutaj patrzy jakby w tą stronę, więc nie za bardzo to jest dobry pomysł tutaj jakby teraz iść. Niech się odwróci się, proszę. Nie patrzcie w tą stronę, niech się ochrona odwróci, bo nie, no dlaczego? Jak ja tu pójdę, to mnie za... O kurczę, dobra, nie, czekajcie, tak spojrzę. Możesz się odwrócić, mordo, proszę. Ja tam tylko chcę przejść, ja nic nie chcę złego zrobić, ja chcę się tylko dowiedzieć, co tutaj jest ukrywane. Proszę, weź się odwróć się. O nie, on patrzy jakby w tą stronę, dobra, czyli on się tak regularnie obraca wokół własnej osi i rozgląda w każdą możliwą stronę. Więc za chwilę powinien się obrócić jeszcze raz i już nie patrzeć się jakby w tą stronę, tylko czy on podejrzewa, że ja tutaj jestem na przykład, czy coś tego typu? Mam nadzieję, że nie. Proszę, obróć się. Już, no, ta strona jest bezpieczna, nic tutaj się nie dzieje, nie widzisz mnie w ogóle. No weź, kurczę, mordo, bo się pogniewamy. Ja już bym chciał tam przejść na spokojnie, a ty się tutaj ciągle na mnie patrzysz. No nie, dlaczego on się patrzy? Dobra, mamy, to jest nasza chwila. Przechodzimy tu, dobra. Tu, bokiem, okej, jesteśmy tu bezpieczni, dobra. Okej, tam jest jakieś wejście. Możemy tu ewentualnie się przemurować, bo jesteśmy bardzo blisko. Ja tam za bardzo nie mam jak wejść. Też wspiąć mi się będzie bardzo ciężko, więc czekajcie. Ja podejmuję się próby przekopania tutaj. O kurczę. Dobra, tu jakieś zabezpieczenia są dziwne. Zróbmy tak. Okej, tu. Szybko rozwalmy tam pochodnie, żeby tu nie było jasno, żeby tu nie zwrócić ich uwagi na to. O nie, kolejny żwir. Dobra, znowu. Uwaga. Robimy tak, dobra, tu. Okej, gdzie my tu musimy przejść? Przechodzimy tutaj. Nie wiem, gdzieś do góry. Nie wiem, czy to prowadzi do góry, więc możemy się kopać lekko do góry. Okej, jesteśmy tu. Okej, dobra, czekajcie, ja robię tak. Muruję to, ale musimy pamiętać, gdzie to jest. Dobra, to jest ta kratka, okej. Dobra, musimy pamiętać, tam jest ta ochrona. Dobra, dobrze widzę, jest ochrona, dobra. Więc po cichu idziemy na górę. Dobra, włamaliśmy się do komnaty Fiony, okej. Pytanie teraz, czy ona tutaj będzie. Jeżeli będzie i wezwie straż, to mamy przekichane. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Dobra, wchodzimy sobie powoli. Jest, jak to ładnie w ogóle, co jest grane. Jest tu jakiś niedźwiedź, jakiś akwarium. To co to jest, jakaś figurka jakiegoś smoka, takiego chińskiego czy coś tego typu, ej dobra, to ciekawe wygląda. Jest fortepian, jest jakiś stolik. Jest tutaj, to co to jest. To jest chyba jakiś coś do szycia, jakaś maszyna stara, nie wiem, nie znam się. Tu jest jakiś zegar, dobra. Tu mamy, jaki tu jest widok na całą wioskę. Jaki tu jest piękny widok. Ja nie mogę. Ej, serio, ta wioska. No te ogry jednak znają się na budowie, nie będę ukrywać. Znają się na budowie, nie? Więc całkiem ładnie to wygląda, nie będę ukrywać. Dobra, tu jest jakiś piec, parasole i jest jeszcze piętro wyżej. Okej, to pójdźmy na piętro wyżej. I to, co tutaj mamy? Dobra, tu jest jakaś łaźnia. Dobra, nie ma tu nikogo. Możemy się czuć bezpiecznie. Ej, dobra, czyli tu jest taka sypialnia połączona z łaźnią. Ale dlaczego tu nie ma Fiony? To mnie zastanawia, bo wiecie, jakby ta komnata jest pilnowana. Ja mi się wydaje, że Fiona... Kurczę, nie wiem, może... Dobra, mam jakąś teorię. Może Milki wie, gdzie jest Fiona, ale nie chce tego powiedzieć, wiecie, na przykład. Albo ją gdzieś więzić, czy coś tego typu. I oni chcą właśnie to się dowiedzieć od nich, bo jakoś Fiony to ja tutaj nigdy w życiu nie widziałem. I nie wiem, czy to jest możliwe, żeby tak to wyglądało, ale jeżeli to by była prawda, no to... To by było naprawdę, no to już rozumiem, dlaczego chcieliby się dowiedzieć, więc jeżeli, no, ale w sumie jakby to też była prawda, to mógłbym im pomóc w sumie, no bo jakby mi to nie przeszkadza, że ta Fiona by to była, przynajmniej byśmy uwolnili Milki czy coś tego typu, nie? Nie wiem, ja to najbardziej chciałbym pogadać z Milki, żeby wiedzieć, co ona o tym sądzi, no ale to chyba mi nie będzie dane. Dobra, ale kurczę, tutaj wiecie co, tutaj no nic za bardzo nie ma, żadnych informacji, chyba że będziemy patrzeć jeszcze po jakichś szafkach czy coś tego typu, że tu coś jest, w tych szafkach nic nie można schować. Okej, tu, o może w szafie? W szafie nic nie ma, tu w tych szafkach też nic nie ma, jest łóżko, w którym da się położyć, okej, o nie, ja teraz tu położyłem
Mam tu spawna teraz, to najgorzej. Dobra, tu sprawdźmy, tu nic nie ma, to jest lustro. Tu też nic nie ma, okej, okay, czyli nic tutaj nie jest, jakby nic nie zostawiła tutaj Fiona. Czy nie ma tu żadnej informacji dla mnie, ewentualnie można tą książkę jeszcze sprawdzić? Nie, do książki nie mogę zajrzeć, okej. Okay. Dobra, to możemy się stąd wynieść w sumie, bo sprawdziłem to, co mieliśmy sprawdzić i szczerze mówiąc, wydaje mi się, że... Dobra, gdzie było to przejście teraz? Tu chyba, tu było przejście, tak, dobra, tutaj było to przejście. Powiem tak, myślę, że to jest dobry moment na to, żeby postarać się jakkolwiek spróbować, myślę, nawiązać jakąś współpracę, jeśli to tak można nazwać, z szamanem po prostu, który nie chciał mi powiedzieć, co tutaj ukry... O kurczę, zapomniałem o tej ochronie, dobra, nie patrzy się tutaj żaden. Czy patrzy się? Dobra, czekajcie, musimy to powoli ogarnąć. Wiecie co, ja mam pomysł, zróbmy tak, rozwalmy ten blok, okej. Okay. Tu przejdźmy sobie, o, tutaj. Przejdźmy tu, okej. Okay. Mogę przejść tu. Dobra, nie patrzą. Szybko akcję robię. Tu. Up. Dobra. Uwaga, czy ktoś mnie widział? Nie widzieli mnie, okej, czyli na spokojnie możemy iść. Myślę, że to jest dobry moment na to, żeby zaproponować szamanowi pewną współpracę. Jakby zaryzykuję i powiem mu, wiem, co ukrywa Milki i mogę wam pomóc. I powiem o tej Fionie, tą teorię i może akurat to będzie ta teoria i może akurat oni powiedzą, no dobra, skoro już wiesz, no to dawaj, możemy zawrzeć jakiś układ, nie? I jeżeli tak by się udało, to spoko. No bo w końcu moglibyśmy jakoś znaleźć Milki, a oni by przestali ją gonić, czy coś tego typu, to byłby, myślę, całkiem uczciwy układ. No ale póki co dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, więc do zobaczenia, zostawcie solidną łapę w górę, widzimy się jutro, pozdro.